jak widzicie, paczka jest no dosyć duża, bym powiedział. Piękna komodorowska klawiatura. Moi drodzy, to jest drukareczka Commodore PC10 SD. Czyli dobrze, mamy to. I jeszcze mamy oryginalne, z tego co widzę, tak, kabel, oryginalny kabel zasilający. Hard disk not found. Witam Was, moje mili. Jestem Lighton44, a to jest Retrograciarnia. Dzisiaj chcę się zająć tym oto pięknym PC10 firmy Commodore, który, jak widzieliście na ostatnim odcinku, no przyszedł do mnie, ale ma problem z twardym dyskiem. Albo go tam nie ma, albo przestał działać, albo się rozłączył, nie wiem. Żeby się dowiedzieć, trzeba go po prostu otworzyć. I to właśnie zamierzam zrobić. Zajrzyjmy w takim razie do środka. Już powinno puścić. Ale coś się jeszcze trzyma. A few moments later. Tak, zobaczcie, znalazłem tu śledzia. Tutaj mamy jakąś część ruchomą i ten właśnie dysk tutaj się rusza. Czyli wypięła się po prostu karta. Dobra. Dobra, dobra. Ok, teraz tak, to coś jest pewnie do trzymania tego dysku. Ja podejrzewam, że on w trakcie podróży wyskoczył z gniazda. Kurczę, ale jak go tutaj, słuchajcie, umocować, żeby on był sztywny. On jest taki cały luźny. No, jak stoi, to się nic nie będzie działo, ale to tak nie powinno chyba być. Tutaj ten śledź wolny jest, to możemy sobie zamknąć. Dobra, możemy sobie zamknąć. To, co to jest? Gdzieś coś tu trzyma i gdzieś się powinno przykręcać pewnie. Ale gdzie? Ale co? Mogłoby tak. I do tego śledzia. O, może to o to chodzi. Dobra. Spróbujemy tego przykręcić. Ale to jest łamane, to nie będzie trzymać. No i to tak chyba powinno być, ale to jest, ten plastik jest niestety łamany. Stan, słuchajcie, w środeczku bardzo ładnie wygląda, czyściutki, zadbany. Nie wiem, gdzie jest bateria, BIOS. Poszukam sobie na jakichś zdjęciach po prostu, żeby to no wyrzucić na baterię, prawdopodobnie wyrzucić. Teraz tak, tego śledzia trzeba przykręcić. Żeby śledzia przykręcić, to trzeba mieć jeszcze śrubeczkę do tego. I takowy tutaj mam. Jeszcze sprawdzę dokładnie, co to za śrubeczka jest. I taką. Takiej samej, nie wiem, czy będę miał identyczną. Różne są, ale takiej pewnie nie będę miał. To jest na drobny gwint. No dobra, weźmiemy taką. Ok. No i już jest. Ok, słuchajcie. Sprawdzimy to bez skręcania. Czyli dawać monitor. Kabelek od monitora.
kabelek zasilający jednostkę centralną i jeszcze RGB. Dobra, słuchajcie, mamy komplet. Jak wy to widzicie? Oh my god! Wow! No widzicie, dobra. To teraz tak, wyłączymy światło dodatkowe, żebyście lepiej widzieli po prostu to, co się dzieje na monitorze. Odpalamy monitor. Pięknie się świeci. No i jednostka centralna. No i teraz słuchajcie, sprawdzamy. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. No teraz nie jest klawiatura podłączona, zaraz będzie krzyczał. No, nie ma klawiatury. System RAM sprawdza, czyli już jest inaczej. No i słuchajcie, dysk nie chce działać. What? On się kręci. A nie działa. Dobra, wyłączmy. Już widzę, że mogłem inaczej troszeczkę tutaj podłączyć ten dysk. W sensie włożyć do obudowy. Dajmy to bardziej tu. Dobra, odkręćmy to. Okej. Jeszcze raz go wyciągniemy teraz specjalnie. O. I przyjrzyjmy się dokładnie, co my tu mamy. Tu przychodzi tylko zasilanie. No i zasilanie jest. Dobra. Co tutaj jest? No niby wszystko w porządku. Trochę zakurzone, ale to przecież normalne. Dobra. Co my tutaj mamy za dysk? Co to jest? Jaka to jest wielkość? Kyocera. Kyocera. Dobra, i tutaj powinienem włożyć chyba w to. O tak. Dokładnie. No i teraz on się, słuchajcie, nie buja. Bo tu jest, takie są plastiki właśnie i blacha w to wchodzi i się ładnie trzyma. Dobra. Jak długi ten kabelek jest? O Jezu, króciutki. To muszę wszystko wrócić. Spróbujemy podłączyć jeszcze raz. Ale fajny dźwięk wydaje, jak się włącza. Nice. Już mi się podoba. Podłączone, wszystko podłączone. Dobra, monitorek odpalamy. No i zobaczmy to. Gdzie to jest? No i znowu nie podłączyłem klawiatury. No ale dysk się budzi. To jest 40 kilobajtów RAMu. Bitów, dobrze mówię, bitów.
próbuję szukać systemu na stacji dyskietek. No i słuchajcie, kurczę. Bodysk Fire typ. Kurde. Podłączmy jeszcze tą klawiaturkę. No ale na razie tu nic nie ma do gadania. I odpalmy jeszcze raz. Dobra, jeszcze mam jeden pomysł. No gdzie to jest? Jeszcze mam jeden pomysł. Tutaj przykręciłem tutaj tą zaślepkę. A jakbym włożył właśnie w to miejsce ten dysk? Dobra. Jesus, no. No dobra, słuchajcie. Przełożyłem w inne miejsce. Spróbujmy teraz włączyć. Nie, to w ogóle nie widzi twardego dysku. Cholerka. Coś tu powinno być podłączone jeszcze? Chyba nie. Dobra. Jeszcze jest jeden port. No nic więcej nie jestem w stanie na razie zrobić przynajmniej. Dobra, odpalamy, sprawdzamy. No i chwila prawdy. No nie. Chcę się botować. Ale słuchajcie, ale tutaj wykrywa dysk przynajmniej. Tutaj wykrywa dysk. Kurczę, no nie mam, słuchajcie, nie mam BIOSu. Nie BIOSu, tylko nie mam DOSu, żeby spróbować odpalić. Tam jest wszystko podłączone? Jest, tak. Jedna i druga stacja dyskietek jest podłączona. Dyskietki to mam, ale właśnie. No ale potrzebny jest DOS jeszcze na tych dyskietkach. No nie wiem. Dobra, słuchajcie. Na razie robię sobie z nim przerwę. Doczytam, jak tutaj wejść do BIOSu, żeby tam coś ustawić, bo tutaj co, no nie widzę. Czy to się wchodzi w ogóle do BIOSu? No jakoś chyba się wchodzi. Nie wiem, słuchajcie, to jest stary sprzęt. No cóż, no, mam nadzieję, że go odpalę, no kurde. Bardzo bym chciał go odpalić. Dobra, na razie wyłączam i robię przerwę, ale do niego jeszcze wrócę. Muszę dać sobie troszeczkę po prostu czasu.